Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Z tej strony Karolina Zuber. Tematem przewodnim jest Krakowskie Forum Kultury. Goszczę w studiu Karolinę Magierę, czyli koordynatorkę promocji i sprzedaży biletów. Zgadza się, dobry wieczór. Oraz Monikę Zielińską, która koordynuje cykl Scena Krakowskiego Forum Kultury oraz Krakowskie Miniatury Teatralne. Dobry wieczór. Dorota Kaczor, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. My się już znamy z Fundacji Sztukarnia, tak. I będziemy mówić między innymi o połączeniu, co Fundacja Sztukarnia ma wspólnego z Krakowskim Forum Kultury, ale do tego dotrzemy w odpowiednim czasie. Krakowskie Forum Kultury, poproszę o kilka słów. No, myślę, że mało osób jeszcze w Krakowie Krakowskie Forum Kultury pod tą nazwą zna. Bo wcześniej byliśmy Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury. Tutaj myślę, że już więcej osób kojarzy. Nasza siedziba mieści się na ulicy Mikołajskiej 2, więc przy Małym Rynku. I działamy już w sumie od 1979 roku jako właśnie SIOK, a od kwietnia 2017 roku jako Krakowskie Forum Kultury. Nazwa Krakowskie Forum Kultury jakby nawiązuje do właśnie naszej siedziby przy Małym Rynku. Do Forum Romanum, miejsca spotkań. Taki zamysł był pani dyrektor. Więc od kwietnia 2017 roku już pod tą nazwą funkcjonujemy. Ile osób tworzy Krakowskie Forum Kultury? Jest to policzalne? Tak, jesteśmy w stanie chyba to policzyć. Tak, Krakowskie Forum Kultury to nasza siedziba główna i tutaj pracuje kilkanaście osób, około od 17 do 20, tak myślę, jest w naszej głównej siedzibie. Natomiast są to też podległe kluby. Klub Strych, Klub Kazimierz, Klub Malwa i Ośrodek Dokumentacji Inicjatyw Artystycznych Piwnica pod Baranami i Klub Olszej. Krakowskie Forum Kultury dodatkowo, poza swoimi okręgami, poza swoimi siedzibami, współpracuje na stałe z innymi instytucjami kultury. Tak, no jako instytucja kultury oczywiście, że współpracujemy z innymi, na przykład z teatrami. Współpracujemy przy okazji krakowskich miniatur teatralnych, o których Monika trochę więcej opowie. Współpracujemy też z Akademią Sztuk Teatralnych, z Operą Filharmonią, więc tak, oczywiście. Mamy też bardzo dużo takich dużych wydarzeń. My niestety w naszej siedzibie nie mamy takich dużych sal teatralnych, a czasem robimy wydarzenia, które jednak wymagają większej przestrzeni, w związku z czym właśnie w Akademii Teatralnej, w Teatrze Varieté, no to są też wszystkie takie kluczowe instytucje i też tam właśnie sobie współpracujemy i jeżeli organizujemy jakieś większe koncerty albo spektakle, to właśnie gościnnie w innych instytucjach. Jak Fundacja Sztukarnia współpracuje? Nasza przygoda wspólna zaczęła się bardzo niewinnie. Po prostu pojawiłyśmy się u pani dyrektor w Krakowskim Forum Kultury w wakacje, pytając, czy jest możliwość wynajmu sali. I tak się niewinnie zaczęło, a skończyło się na tym, że w dniu dzisiejszym już współpracujemy, realizujemy razem wydarzenia, już jako współorganizatorzy, czy już jako partnerzy. Więc nadal pozostało to, od czego się zaczęło, czyli półkolonie artystyczne, które były w zeszłe wakacje, były w ferie i będą w najbliższe wakacje w sierpniu. Jesteśmy na etapie jeszcze dogrywania terminów, ale będzie znowu właśnie taki set półkolonii artystycznych. A teraz zaczęliśmy też współpracę w ramach eksploatacji dwóch przedstawień. I najbliższe przedstawienie my z ZMP Komunistyczna Rewia będzie 5 kwietnia o godzinie 19:00. W ramach sceny KFK, na które bardzo serdecznie zapraszamy na ten spektakl. I 11 maja będzie miał premierę spektakl Hermene Gildaka. Jest to monodram mój, moje marzenie. Od wielu lat chciałam gdzieś stworzyć ten spektakl i Fundacja Sztukarnia go tworzy, a Krakowskie Forum Kultury umożliwia zagranie i wchodzi w partnerstwo z nami, z czego się bardzo cieszę i zapraszam 11 maja o 19:00. Może troszkę więcej słów o samym cyklu Scena Krakowskiego Forum Kultury. Cykl polega na tym, że raz w miesiącu
tam z niektórymi drobnymi wyjątkami w tym roku, raz w miesiącu, zazwyczaj w pierwszą sobotę każdego miesiąca, na naszej scenie dosyć kameralnej, liczącej 70-80 miejsc, przedstawiamy publiczności zazwyczaj monodramy, najczęściej są to monodramy, ale też czasem wychodzimy poza tą formę. I tak jak właśnie 5 kwietnia będziemy właśnie prezentować spektakl. I właśnie co miesiąc można śledzić naszą stronę internetową, przeglądać nasz kulturalnik i tam zawsze będą się pojawiać zapowiedzi. Te spektakle są bardzo różne. Zazwyczaj są to monodramy znanych krakowskich artystów, które też bywały w innych teatrach wcześniej, ale zazwyczaj są to jakieś właśnie nowości. A to wy poszukujecie artystów, czy może jest sytuacja, kiedy artyści sami się zgłaszają? Można się zgłaszać samemu, jak najbardziej. Tutaj naszym głosem decydującym jest pani dyrektor, której to właściwie był pomysł taki autorski, ta scena. Ale tak, jak najbardziej. Można nadsyłać zgłoszenia i one na pewno trafią do pani dyrektor i zostaną i rozważone. A czy cykl sceny KFK jest jakoś związany ściśle ze sceną monodramu KFK, czy to jest jakby osobny twór? To jest ściśle związane. Jakby wszystko się właśnie zrodziło z tej sceny monodramu KFK, To był pierwowzór właściwie tego projektu Scena KFK. Jednak, że doszliśmy do wniosku, że no właśnie tak jak teraz przy ZNP, nie zawsze to są monodramy. Więc przekształciliśmy trochę tą scenę monodramu, tą markę, którą budowaliśmy, w scenę KFK. I od niedawna, od bodajże 2 tygodni funkcjonuje Scena KFK jako osobny projekt, jako osobny fanpage już podpięty pod Krakowskie Forum Kultury. I tam też wszystkie informacje o spektaklach teatralnych, w tym właśnie też monodramach, o właśnie takich wydarzeniach też około teatralnych, niekoniecznie już spektaklach ściśle związanych z tych cyklem, ale też ciekawostki teatralne. Też koncerty też będą się pojawiały na tym fanpage'u, ponieważ on jest związany ogólnie z naszą sceną tutaj tam na Mikołajskiej 2, więc takie zapowiedzi wydarzeń scenicznych będą się tam też pojawiały. A jak jest z zainteresowaniem, z udziałem publiczności? Czy rzeczywiście jest zainteresowanie ze strony widzów? Sporo osób rzeczywiście już ten cykl kojarzy, ale właśnie naszym głównym celem i dlatego też powstał ten fanpage jest stworzenie już takiej mocnej marki tej sceny KFK, żeby gdzieś w świadomości widzów już to funkcjonowało, że to jest właśnie stały cykl, że on jest zawsze, no prawie zawsze w tą pierwszą sobotę miesiąca i że zawsze będą mogli przyjść do nas i obejrzeć spektakl. Fundacja Sztukarnia i Krakowskie Forum Kultury bardzo serdecznie zaprasza na spektakl My z ZMP, Komunistyczna Rewia. Myślę, że większość osób nie rozszyfruje skrótu ZMP. Jest to Związek Młodzieży Polskiej i spektakl opowiada o młodych komunistach, o ludziach, którzy mają po 16, 17, 18 lat, są lata 40 i ci młodzi ludzie wierzą w ideę komunizmu. I to, co przedstawiamy, spektakl składa się z autentycznych historii, z autentycznych słów, ponieważ scenarzysta oparł to na pamiętnikach i mamy tam w spektaklu, mamy zebrania, mamy pierwszomajowe pochody, mamy stonkę ziemniaczaną, mamy pieśni radzieckie. Wszystko to jest podane w dosyć, myślę, przystępny, nieco humorystyczny, momentami wzruszający sposób. Dlatego myślę, że dla osób, które pamiętają te czasy, jest to świetne wspomnienie, a dla młodzieży jest to cudowna lekcja historii z desek teatralnych. Spektakl ten powstał w Teatrze Nowym i po latach eksploatacji tam Fundacja Sztukarnia właśnie przejęła przedstawienie i nadal z dumą gramy. I bardzo serdecznie zapraszamy, bo myślę, że pozycja jest naprawdę od powiedzmy 12 roku życia do 112 jak najbardziej przystępna. A jaki skład jest? Ile osób jest zaangażowanych w przedstawienie tego spektaklu? Generalnie jest 4 aktorów zazwyczaj. W tej perspektywie kwietniowej będą to 3 osoby. Spektakl zazwyczaj jest grany na większej scenie. Tutaj jest scena mniejsza, osobowy skład nieco mniejszy, ale myślę, że mam nadzieję, że jakość taka sama, tak samo dobra. Poza tym mamy jeszcze osobę techniczną i wszystkie osoby, które pracowały na 2 lata temu, kiedy ten
czy trzy, które pracowały, kiedy ten spektakl powstawał. Dzisiaj już to jest zaledwie 5 osób, ale za cały spektakl odpowiada kilkanaście osób. Myślę, że warto poruszyć też taką codzienną działalność KFK, czyli poza tymi wydarzeniami, jakimiś wizytówkami, co oferujecie? Mamy kilka stałych cyklów, które raz w tygodniu lub raz w miesiącu się u nas odbywają. Jest to literatura na forum, jest to poczet artystów piwnicznych, jest to kino latino, jest to stare kino. I mamy też ofertę kursów i warsztatów dla dzieciaków. Jest to rodzinne muzykowanie oraz kreatywna plastyka. I teraz od niedawna też Viva Espana, czyli flamenco dla dzieci. Takie też spotkanie z kulturą Hiszpanii. Mamy też ofertę zajęć dla seniorów, czyli kurs obsługi smartfona, kurs obsługi komputera, kurs malarstwa dla seniorów, też flamenco. Flamenco to jest teraz nasz sztandarowy projekt. Mamy flamenco dla dorosłych, flamenco dla seniorów i flamenco dla dzieci. Więc każdy sobie znajdzie dla siebie grupę z flamenco. Jak to godzinowo się rozkłada? Czy to jest tradycyjnie seniorzy do południa, dzieci po południu, raczej tak. Może nie do południa, wieczorami. Około południowa godzina, powiedzmy 12-13 to seniorzy, rzeczywiście dzieciaki około 17. Wydarzenia właśnie, jeśli chodzi o cykle czy koncerty, wystawę, to zazwyczaj 18-19 godzina. Ja tutaj mam wielkimi literami zanotowane, żeby poruszyć temat krakowskich miniatur teatralnych, ponieważ jest to 10. edycja, czyli jubileusz mamy w tym roku. Z czym mamy tutaj do czynienia, bo nazwa jest bardzo intrygująca. Tak, nazwa jest intrygująca i sugeruje może trochę nie to, co właściwie mamy do pokazania na naszym festiwalu, dlatego że faktycznie początkowo były to miniatury, czyli drobne spektakle, często monodramy, a teraz ten program naprawdę się rozrósł i monodramy oczywiście nadal są. Natomiast też wychodzimy poza tą formę i prezentujemy bardzo różnego typu spektakle. Bardzo różne, a w tym roku to faktycznie po prostu mamy tutaj cały wachlarz, jeśli chodzi o naszą ofertę. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Co jest wyjątkowego przez to, że to jest 10. edycja, że jest to jubileusz? Myślę, że w tym roku będziemy mieć naprawdę urozmaicony program, ponieważ będą właśnie i komedie, i dramaty. Będzie jeden spektakl muzyczno, taki wizualny, to dodatkowo będzie spektakl rodzinny, karnawał zwierząt i jeszcze dodatkowo to będzie spektakl, który przyjedzie do nas z Norymbergi, ponieważ w tym roku przypada 40-lecie partnerstwa Krakowa i Norymbergi. Norymberga jest jednym z miast partnerskich Krakowa i to też było takie marzenie pani dyrektor, żeby właśnie już co roku na miniaturach pojawiał się jakiś jeden spektakl z jednego z miast partnerskich Krakowa. Myślę, że to jest super pomysł i właśnie jeden ze spektakli to będzie Karnawał Zwierząt. Do tej pory nie mieliśmy takich rodzinnych spektakli. Ten odbędzie się w Teatrze Groteska, tak żeby zachować tutaj tą rodzinną atmosferę. I poza tym też będą monodramy. Będzie monodram z Marianem Opanią w jego reżyserii i wykonaniu. Również monodram z Ewą Błaszczyk. Oriana Falaci, Chwila, w której umarłam. A zakończymy festiwal musicalem. Jesteśmy teraz właśnie na etapie dogrywania szczegółów, dlatego jeszcze biletów nie ma w sprzedaży, ale na zakończenie festiwalu będziemy mieć musical z Teatru Muzycznego Roma, Nowy Jork Prohibicja, który dopiero co miał premierę, a już w Teatrze Roma nie ma biletów prawie że do końca sezonu, także zapraszamy do nas w lipcu, bo jeszcze będą. Myślę, że jakoś niebawem już na naszej stronie będą możliwe bilety do zakupienia. Na naszej stronie internetowej bilety.krakowskieforum.pl również można do nas, do siedziby najbardziej też przyjść i zakupić. Będą też karnety do nabycia. To jest istotne,
istotne, bo jeżeli zdarzają się tacy fani, którzy naprawdę kupują na każdy spektakl, także jak tylko będziemy mieć pełny program i będą wszystkie spektakle już w sprzedaży, to będzie możliwość zakupienia karnetu z 20% zniżką, także warto jeszcze chwilkę zaczekać. Warto śledzić Waszą działalność, to może jeszcze podkreślmy, gdzie Was znaleźć, czy to stacjonarnie, czy w sieci. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to oczywiście na Facebooku, na 3 fanpage'ach można znaleźć, czyli Krakowskie Forum Kultury, Scena KFK i Krakowskie Miniatury Teatralne mają też osobną stronę facebookową. No i oczywiście wszystkie podległe kluby też swoje strony mają. Instagram oczywiście też aktywnie działamy. Strona internetowa krakowskieforum.pl. Kulturalniki są też taką naszą wizytówką, czyli co miesiąc wydajemy takie, można powiedzieć, czasopismo z naszymi wydarzeniami, co w danym miesiącu u nas się dzieje i w podległych klubach. Kulturalniki są dostępne u nas w siedzibie, w punktach info. Tak. I we wszystkich podległych też klubach można sobie taki swój egzemplarz zabrać. Bardzo dziękuję za obecność w studiu Radia Pryzmat i za tą godzinę kulturalną. Dziękuję.